Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże prałacie, bez zwłoki rozpoczynamy rozmowę z księdzem z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. A oto moje pierwsze pytanie. Jakie związki łączą księdza prałata z Ojcem Świętym Janem Pawłem II? Muszę wyznać, że otrzymałem od Bożej opatrzności szczególną łaskę, ponieważ kiedy byłem jeszcze w seminarium w 1971 roku, czyli 40 lat temu, nawiązaliśmy wzajemną współpracę pomiędzy Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym a Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. I tak we wrześniu 1971 roku udaliśmy się do Krakowa w liczbie 47 seminarzystów wraz z towarzyszącymi nami przełożonymi. I zostaliśmy ugoszczeni przez seminarium w Krakowie. Naturalnie byliśmy również gośćmi ówczesnego księdza arcybiskupa, który mając 51 lat był wówczas bardzo młodym i pełnym wigoru kardynałem. Przyjął nas w swoim domu, uczestniczyliśmy we mszy świętej sprawowanej w jego kaplicy, wspólnie celebrowaliśmy nieszpory i razem też odmówiliśmy różaniec. W tamtych dniach poznałem osoby, które ponownie miałem spotkać już niebawem w Rzymie. Bardzo młodego księdza Stanisława, bardzo młodą siostrę Tobianę, ówczesnego rektora seminarium księdza Franciszka Macharskiego. I tam nawiązała się między nami wielka przyjaźń. A potem za każdym razem, kiedy jego eminencja przybywał do Rzymu, był gościem naszego seminarium. Dla nas celebrował mszę świętą, wspólnie z nami spożywał kolację. A potem, by dojść już do chwili jego pontyfikatu, to byłem tym, który pomógł mu ubrać się do mszy świętej pogrzebowej Jana Pawła I. Służyłem mu wówczas po raz ostatni. A kiedy po wyborze został papieżem i spotkałem go, to on zwrócił się do mnie ze słowami: "Witaj, Franco", i mnie serdecznie uścisnął, wzbudzając tym samym ogromne zdziwienie u pozostałych ceremoniarzy, którzy nie mogli sobie wyobrazić, że znałem Jana Pawła II już od wielu lat. I muszę wyznać, że w moim kapłańskim życiu jego obecność była ogromnie znacząca i wywarła na mnie wielki wpływ. Nawet w czasie niektórych trudności, na przykład 20 lat temu, kiedy mój brat miał poważny problem zdrowotny z płucami i z tego powodu byliśmy bardzo przejęci. Dlatego poprosiłem Ojca Świętego o modlitwę za mojego brata, a on serdecznie, po ojcowsku, jak miał to w zwyczaju, przytulił mnie i powiedział: "Franco, pomódlmy się razem do Pana Boga, zobaczysz, że Pan przyjdzie nam z pomocą". I również kiedy ja miałem osobisty problem zdrowotny ze strunami głosowymi i nie mogłem już mówić, Ojciec Święty był tym bardzo przejęty. Często pytał mnie, jak z chorobą nowotworową moich strun głosowych, a widząc, że nie mogłem mówić, osobiście prosił, aby ksiądz Stanisław Dziwisz przygotował na klęczniku w swojej kaplicy prywatnej bilecik z napisaną intencją do modlitwy o moje zdrowie, jak to zwykł czynić w dniu, w którym miałem być operowany. Potem ten dzień zamienił się dla mnie we wspaniały dzień 8 grudnia 1999 roku. A potem Ojciec Święty interesował się mną, moim życiem, moim zdrowiem. Tak więc muszę powiedzieć, że ta moja relacja z Nim była naprawdę czymś nadzwyczajnym, za co też dziękuję Panu Bogu. To bardzo piękne. Jak ksiądz prałat zdefiniowałby duchowość Jana Pawła II z punktu widzenia ceremoniarza papieskiego? W tych szczególnych dniach, ale i w trakcie jego pontyfikatu, mówiło się o Janie Pawle II jako papieżu misjonarzu, który objeżdżał cały świat. Papież, który całkowicie poświęcił się dla drugich, że zajmował się przepowiadaniem, odwiedził niektóre kraje wielokrotnie. Tym jednak, co mnie osobiście zadziwiło, to jego duchowość, którą nie wiem, jak można by najlepiej zdefiniować. Powiedziałbym, że była to raczej duchowość mistyczna. Tak, mistyczna. Miałem tę szczególną łaskę uczestniczyć w setkach, w tysiącach celebracji Ojca Świętego na całym świecie.
Ale z tych wszystkich celebracji, które pozostały w moim sercu, najbardziej zapamiętałem msze święte sprawowane dla małych grup o poranku w kaplicy, która wtedy nazywała się kaplicą świętej Matyldy, dzisiaj Redemptoris Mater. Ojciec Święty w takiej chwili czuł się bardzo odprężony, modlił się całą głębią modlitwy, głębią zażyłej relacji z Panem. Przed samą mszą świętą, może większość już o tym wie, papież klękał przed stolikiem, na którym przygotowane były szaty liturgiczne. On klękał i modlił się, podobnie po mszy świętej, kiedy tylko zdjęliśmy ostatnią część jego szat, on natychmiast padał na kolana. My próbowaliśmy znaleźć jakąś poduszkę pod kolana papieżowi, aby mu ulżyć, ale on pozostawał w tej pozycji nieruchomy, jakby nic go nie interesowało. Nieważne, czy czekały go audiencje, czy spotkania z jakimiś osobistościami. On interesował się tylko tym jednym spotkaniem. Jego interesowało tylko to, by być w zażyłym kontakcie ze swoim Bogiem. Ja też jako kapłan w całej mojej małości próbowałem naśladować Ojca Świętego, to znaczy celebrować tak, jak on to czynił, przeżywać Eucharystię w taki sposób, w jaki on ją przeżywał. Podobnie było też z jego pobożnością maryjną. Każdy z nas ma swój ulubiony obraz Maryi. Podobnie jest ze mną. W mojej miejscowości znajduje się obraz Matki Bożej umiejscowiony na szczycie góry, na 2000 metrów pod nazwą Matki Bożej Śnieżnej z góry Sirino. I ja próbowałem przełożyć moją pobożność maryjną na wzór pobożności papieża. I jeszcze jedno wydarzenie ogromnie sympatyczne, kiedy to w roku 2000 przynieśliśmy tę figurę tutaj, do Rzymu, a papież ukoronował ją na placu świętego Piotra. Kiedy Jan Paweł II zobaczył tę figurę, którą przynieśliśmy blisko niego, był to rok 2000, a więc papież był ogromnie utrudzony. Wówczas Ojciec Święty swoją dłonią pogłaskał oblicze Matki Bożej i zwracając się do mnie powiedział: jaka ona jest piękna. Dla mnie ta chwila była czymś nadzwyczajnym, ponieważ Jan Paweł II osobiście oddał cześć Matce Bożej, która nam była tak droga, kochana, i tak odnaleźliśmy się wspólnie w tej miłości do Matki Dziewicy Przenajświętszej. Wyobrażam sobie, że ksiądz prałat w swoim sercu nosi ogrom wspomnień bardzo osobistych. Może zechciałby ksiądz podzielić się niektórymi z nich z naszymi widzami i słuchaczami Radia Maryja w Polsce. Tak, to prawda. Mam wiele wspomnień, które w tej chwili przychodzą mi na myśl, głównie piękne celebracje. Istnieje szczególnie jedno wspomnienie, które nie wiem, czy zostało już przez kogoś opowiedziane. Otóż znajdowaliśmy się w Bazylice świętego Piotra. Odbywała się jedna z uroczystości beatyfikacyjnych. Jak zwykle Ojciec Święty przyjechał samochodem pod łuk przy wejściu pod dzwonnicą Piety. Jan Paweł II w czasie wychodzenia z samochodu jedną ręką oparł się o samochód. Ksiądz prałat Tu Vincenzo, drugi ówczesny sekretarz, nie widząc tej opartej ręki Ojca Świętego, spontanicznie zamknął drzwi samochodu, a tym samym tymi drzwiami przygniecione zostały palce papieża. Już przy zwyczajnych drzwiach jest to ogromnie bolesne. A cóż powiedzieć przy drzwiach opancerzonych, czyli ogromnie ciężkich. Ojciec Święty wydał jęk bólu, z palców zaczęła spływać krew. Weszliśmy do zakrystii, profesor Buzonetti, zobaczywszy to, rzekł do Jana Pawła II: Wasza Świątobliwość, powinniśmy powrócić do mieszkania, musimy zrezygnować z tej celebracji mszy świętej, bo ja wiem, ile to musi kosztować Waszą Świątobliwość, że jest to straszny, okropny ból. A ja tutaj nic nie mogę zdziałać. Papież usiadł sobie, podczas gdy krew nie przestawała cieknąć. Nic nie mieliśmy w tym momencie pod ręką. Próbowaliśmy zatamować krew puryfikatorem.
Ojciec Święty rzekł: poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy, może przejdzie. Ksiądz prałat Stanisław powiedział coś po polsku, czego ja nie zrozumiałem. W sumie zachęcano Jana Pawła II, aby wrócił do swojego apartamentu, ale on nie chciał. Poczekaliśmy z 10 minut, a potem papież odpowiedział: musimy celebrować mszę świętą. Musimy dokonać beatyfikacji, bo świat na to czeka. Ja mogę znieść trochę tego bólu. A ból ten był naprawdę okropny. W czasie całej mszy świętej moje oczy cały czas skupione były na tej ręce, która wciąż krwawiła, a my staraliśmy się od czasu do czasu tę krew zatamować. Nawet ornat został splamiony tą krwią Ojca Świętego. W tym momencie, kiedy już nie był młody i tak pełen życia jak kiedyś, zrozumiałem, jaki jest jego stosunek do cierpienia. Ten stosunek Jana Pawła II do cierpienia mogłem jeszcze lepiej poznać w latach, które wkrótce nadeszły, kiedy jego ciało zostało już wykrzywione i nie reagowało w pełni na zewnętrzne bodźce. W tej sytuacji fizycznie i cieleśnie ogromnie trudnej te jego oczy, jego silna wola, pragnienie bycia zawsze obecnym, pragnienie podarowania się drugim było czymś większym od jakiegokolwiek bólu czy cierpienia. È stato più grande di ogni dolore, più grande di ogni sofferenza. Dziękuję, księże prałacie, za opowiedzenie tych bardzo osobistych wspomnień. Być może nie wszyscy wiedzieli o tych wydarzeniach. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że mogłem podzielić się tym świadectwem ze względu na Jana Pawła II, który pozostanie dla mnie papieżem, mimo że zostałem wyświęcony za pontyfikatu Pawła VI i mam po nim jeszcze wiele wspomnień, kiedy to byłem seminarzystą mojej dojrzałości kapłańskiej, mojego życia kapłańskiego. Dlatego moja miłość i całe moje przywiązanie do Jana Pawła II jest ogromne i za to dziękuję Bożej Opatrzności i Maryi za tę łaskę, jaką było móc dzielić ważniejsze chwile jego pontyfikatu i móc żyć tak blisko świętego, jak go natychmiast określono po włosku, santo subito. Może na zakończenie chciałby ksiądz prałat skierować jakieś słowo do Polaków, którzy radują się z tej beatyfikacji, nie tylko oni, bo przecież Jan Paweł II był papieżem dla wszystkich, ale te słowa, które ksiądz prałat przed chwilą wypowiedział, niebawem będą słuchane przez Polaków. Zdaniem księdza prałata, w jaki sposób możemy wykorzystać tę łaskę beatyfikacji papieża Polaka dla wzrostu naszej wiary? Beatyfikacja każdej osoby zawsze jest szczególną łaską i odnosi się, jak słusznie ojciec powiedział, do całego Kościoła. Ale oczywiście dla osób, które są jej bliższe, jak na przykład jej rodacy, to jest jeszcze o wiele większy dar. Uważam, jestem do tego bardzo przekonany, że dla Polaków, dla Polski, Semper Fidelis, zawsze wiernej, jest to łaska jeszcze większa niż dla innych. Wielką łaską dla Polski był już pontyfikat Jana Pawła II. Ojciec Święty dokonał wielkich rzeczy dla swojego narodu podczas życia, ale ja jestem całkowicie pewny, że jeszcze więcej dla swojego narodu, dla swoich rodaków zrobi papież jako błogosławiony. Uważam, że w tym związku miłości pomiędzy Janem Pawłem II a Polską, między Ojcem Świętym a Polakami, może stać się coś fundamentalnego. Polacy powinni odpowiedzieć na tę jego miłość, im pełniej naród polski odpowie na tę miłość, jaką Ojciec Święty darzył Polaków, tym bardziej wzrastać będzie naród polski. Księże prałacie, dziękujemy z całego serca. Zapewniamy o pamięci w naszych modlitwach na czas posługiwania księdza prałata tutaj, w Stolicy Świętej. Grazie tante, sono molto grazie.